Trenerze, no pierwsza połowa nas trochę uśpiła, ale drugie 45 minut to już chyba było to, czego tutaj kibice oczekiwali. No musi być trochę dramaturgii, bo to jest sport, to jest piłka, a teraz na poważnie, no też byłem bardzo zdenerwowany, ale było widać stawkę meczu. Jednak wiemy, o co gramy, wiemy, jaki przeciwnik i ten zespół znam na co dzień, mam ich na treningu, wiem, że zupełnie inaczej potrafimy grać, bardziej konwencjonalnie, a tutaj było widać, strasznie sparaliżowani byliśmy, bo chcieliśmy tą bramkę pierwszą otworzyć, wynik nie udało się przez 0-0, ale ja byłem przekonany, bo że Izbica musi pęknąć. No i dobrze, żeśmy strzeli pierwszą bramę, zabraliśmy takiego luzu, aczkolwiek widać jeszcze, musimy popracować grę, zwróć uwagę na grę w obronie, bo w akcjach ofensywnych jeszcze to w miarę wygląda i tu mamy jakość i stwarzamy sytuację, ale zdecydowanie jak poprawimy grę w obronie, to myślę, że będziemy wygrywać następne mecze. Bardzo dobrze poukładały się inne spotkania. Porażka w Dyświecie, porażka Startu w Arlubie. Coraz bliżej to utrzymanie w tej trzeciej lidze. No jeszcze jest daleka droga, ale mamy kontakt i to jest najważniejsze, o to nam chodziło. Myślę, że teraz przed nami mecze takie, które po tym zwycięstwie zejdzie wszystko z chłopaków, bo było to dzisiaj widać, że siedzi wszystko w głowach i myślę, że zagramy na luzie w Arlubie i jedziemy tam po 3 punkty.